Kiedyś bym sobie nigdy nie wyobrażał, że zrobię sobie tatuaż na konwencji. To też było spowodowane tym, że ja jednak chodzę z tą kamerą i zawsze chciałem to wszystko uchwycić zza kamery, tak? Ale przekonałem się do tego, że warto sobie zrobić na konwencji, wytestować jak to jest, także zaraz zaczynamy. Zobaczcie, dłoń, maestro Janek mówi, że zrobimy to w 3 godziny, także możecie odliczać. Zobaczymy, co tutaj Janek narzeźbił. Działamy. Janek słynie z ciężkiej ręki i stępy igły. My jesteśmy blisko końca robienia konturów. Powiem szczerze, zaskoczył mnie Janek, że zrobił to szybko. Bardzo szybko. Nie dość, że ciężka ręka, to jeszcze szybka ręka. Tatuaż powoli nabiera kolorów, co mnie bardzo cieszy. Puls nośny. Jednak ta dłoń to nie jest takie złe miejsce. Prawda, Mateusz? Zgadza się. A tak to wszystko wygląda z perspektywy osoby tatuowanej. Zobaczcie sobie. Malina, powiedz, co ty tutaj robisz? Jestem. Tak? Rwę ręczniki. O, mi się ręka trzęsie. Takie tutaj wibracje idą z tej maszynki jankowej. Pa! Ralfi, jak ci się tatuuje po sąsiedztwie tutaj? Elegancko. Tak? Elegancko, ja lubię tak. Dzielny pacjent, bardziej innego pacjenta, tak? Bardzo dobra skóra, bardzo dobry model. Widzicie, o, i teraz ile ludzi już się zbiera? Mamy godzinę chyba z 15, tak? 14? Tłumy. A ty to kto? Masz jakiś salon tutaj, czy jak to? Tak, studio w Łodzi prowadzę, Double Five Tattoo, zapraszamy gorąco. Ciebie również na otwarcie, które będzie odbywało się 15 listopada. Wow! Czyli już niebawem. Może pojawię się, znowu w Łodzi, nie? Zobaczymy. Jak dostanę oficjalne... Ty! Jak dostanę oficjalne zaproszenie. Nie, no żartuję. Co tam się będzie działo? Ilu tam macie tatuatorów? Chwilowo mamy 6, ale chcemy 11-osobową ekipę zebrać. Okay. Zobaczymy, co będzie z tego. Ciężko znaleźć kogoś dobrego. Już w sensie kręcę cały czas. Wyobrażałem sobie gorzej, że to będzie na konwencji. Tutaj jednak dużo osób pochodzi, pyta się o tatuażysty i osobę wytatuowaną, także nie jest najgorzej. Widzicie? Super. Ile tutaj zaraz jest już koniec, to tutaj jeszcze dużo osób podpatruje. Co, jak to wygląda z daleka? Super, naprawdę bomba. Widać, że smyra. Tak. Może piwka? Proszę? Może piwka? No zaraz sobie strzelę piwko. Nie, to małe piwko nie nasz polski. Ty tam masz na szyi, ty to miałeś dopiero ból. Nie, jest spawać. Aha. O, rok taki po kole. Proszę? Nie, mówię, że śmiechujesz. Tak. Co tam robisz, Dawid? O kurwa, agresywny kot. Trochę tak. Ile igieł ci użyłeś? W jakim sensie? Największą ilość? No zestaw tutaj. Ile tam gdzieś było? 4? 5. 5. 5. Zobaczymy, ile kolorów. Do hotelu nie chcesz pojechać, tam jest... Zobaczcie.
aby wyszło. Ten wątpię. Daję to. Daję to w palnie. Czy jeszcze nie? Nie, bo tego nie dodam, bo wyglądamy na bardzo wygniony. Słuchajcie, jesteśmy na mega finiszu. Teraz wchodzą ostatnie centymetry koloru białego. A teraz mam pytanie do siebie. Byłem dzielnym pacjentem? Byłeś dzielnym, bardzo dzielnym kociakiem. I przyzna się teraz przed widzami, czy denerwowało cię to, że tutaj machałem tymi aparatami? W ogóle, nic? Jestem przyzwyczajony. Nie? No dobrze. Dziękuję ci bardzo. Ja również. Jeżeli to słuchasz nowo tradycyjny, to do Janka. No i teraz chwila odpoczynku dla tej dłoni. Musi się odsączyć. Później doprowadzamy ją do porządku i startujemy w konkursie. Także teraz żarty się skończyły. Trzeba przemieść tatuaż, żeby był dobrze przygotowany pod konkurs. Które miejsce zajmiemy, to nie od nas zależy. Alina, które miejsce przewidujesz? Nie wiem. Może być? No, piękne. Sesja zdjęciowa. Dłoni. Mój kot, tak to w ogóle, nie? Mój kot. Agresywny. Agresywny bardzo. Bliżej tam podejść. 41. No i co? Niestety nie udało się wygrać nagrody. Liczyłem na jakąś pozycję na podium, ale niestety jury zadecydowała inaczej. Dziękuję wam bardzo, że zobaczyliście mój pierwszy raz podczas tatuowania na konwencie. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Polecam każdemu. Zawsze się przed tym broniłem, ale teraz wiem, że myślę, że w przyszłym sezonie też na pewno pójdę pod igłę na konwencie. Co mnie trochę irytowało, było czekanie na konkurs. Długo jak dla mnie. Czasowo też to trochę się wszystko rozciągło. Chciałem już spokojnie sobie porozmawiać ze znajomymi, pofilmować. A tutaj trzeba było czekać niecierpliwie. No co? Takie są zasady gry. Ja się na to godziłem. Jestem bardzo zadowolony z tego wszystkiego. Emocje całkowicie inne jak w salonie, pełno ludzi, którzy chcą z tobą porozmawiać, zobaczyć co się tam dzieje, a w salonie raczej spokojnie. Na pewno się skuszę w 2018, żeby znowu wskoczyć pod igłę. Być może ty mi ten tatuaż wykonasz, tatuażysto, jeżeli oglądasz ten filmik. Dlaczego nie? Dajcie koniecznie znać pod tym filmikiem, jakie były wasze odczucia, jeżeli się tatuowali podczas konwentu. Też mieliście jakieś obawy, bolało was, czy was nie bolało, czy te emocje były tak pozytywne, że zapomnieliście totalnie o bólu. Dajcie po prostu znać, obserwujcie mnie na Facebooku, Instagramie, YouTubie. Dziękuję.